Wysłałem maile, dostałem kontakt do Agnieszki, okazało się, że jest już taka grupa,
która jest, była to zwykła grupa na Telegramie, licząca kilka osób. I grupa zajmowała się w zasadzie wsparciem takim mentalnym, no i pomocą prawną w niektórych sprawach. No i podjęliśmy pewne działania, pomogliśmy paru osobom. Właśnie zaczęliśmy tworzyć, grupa zaczęła się rozrastać. Jeżeli chodzi o nas, głównie o mnie, w moim przypadku czar goryczy przelała informację, że Polska jako jeden z czterech krajów weźmie udział w testach tych preparatów na dzieciach. Z racji, że mam dzieci, z racji, że badałem tą sprawę od samego początku, nie mogłem sobie na to pozwolić, po prostu jak się o tym dowiedziałem, to wtedy zdecydowaliśmy właśnie, że zakładamy stowarzyszenie, zwłaszcza, że już w przestrzeni publicznej funkcjonowało Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, gdzie widać było, że naprawdę to jest forma stowarzyszenia jest bardzo ciekawą formą pod kątem prawnym i daje dużo możliwości, których jednostka w życiu nigdy by nie uzyskała. Dużo pracy to pochłonęło, udało się założyć to stowarzyszenie. No i naszym celem jest integracja służb mundurowych właśnie w celu przeciwstawienia się temu, co się dzieje. A wiecie to, że masowo i nie można już się z tego wycofywać. To nie są już moje teorie, tak jak to się nam zarzuca, że jesteśmy szurami, płaskoziemcami i foliarzami. To są już słowa, które padają w przestrzeni publicznej przez naprawdę konkretnych ludzi. Zresztą WHO uznało, że testy PCR są w ogóle niemiarodajne i nie są w stanie rozpoznać, czy to jest grypa, czy to jest koronawirus, dlatego cała narracja pandemiczna tak naprawdę w tym momencie upada. Luc Montagnier, wirusolog, współodkrywca wirusa HIV i współtwórca technologii mRNA, od początku uprzedzał, że wirus nie jest groźny, natomiast stosując szczepionki, wytworzymy presję ewolucyjną i pojawią się inne warianty. Pracy miałem wielokrotnie rozmowy z niektórymi z przełożonymi i ja byłem posądzany o to, że to przeze mnie są nowe warianty, bo nie chcę się zaszczepić. Także okazuje się, że jednak jest sytuacja odwrotna. Tak? Profesor Christian Perron, były szef Europejskiej Grupy Doradczej Ekspertów do spraw Szczepień Światowej Organizacji Zdrowia WHO, także nie żaden foliarz i antyszczepionkowy. Jasno oznaczył, że to nie są szczepionki, nie działają, są zanieczyszczone, wywołują poważne nowy, a w krajach, w których zaszczepionych jest najwięcej osób, 90% osób na OIO to osoby po dwóch dawkach. Robert Malone, wirusolog i immunolog, wymienia szereg konsekwencji, w tym bezpłodność. Zaznacza też, że na przestrzeni lat okaże się, jakie jeszcze konsekwencje z tego wynikną. Doktor Suhail Bakhti, mikrobiolog, wprost mówi, że system immunologiczny ulega degradacji. Każdy następny booster niszczy nasz system immunologiczny do zera, co oznacza, że osoby, które będą przyjmować te dawki, będą ginąć od najprostszych przeziębień, od najłatwiejszych wyznaczenia przez zdrowy system infekcji. Jakby tego było mało, pani prawnik Beatę Banner, prawniczka specjalizująca się w prawie medycznym, informuje, że preparaty firmy Pfizer zawierają dwa składniki, które są zakazane, jeżeli chodzi o używanie ich na ludziach. Jest to ALC-315 i ALC-159. Są to nanolipidy, które produkowane są przez amerykańską firmę nie medyczną, lecz technologiczną, Echelon Corporation. Szczególnym polem działania tej firmy jest sieciowanie urządzeń codziennego użytku. Także tak, drodzy Państwo, jesteśmy poddawani, na ludzkości została użyta broń biologiczna na masową skalę. Dlatego my jako służby mundurowe właśnie, jako Stowarzyszenie Służb Mundurowych po to powstaliśmy, żeby zintegrować służby mundurowe ten przekaz, żeby się ta świadomość wśród służb, bo my wszyscy przysięgaliśmy bronić narodu, bronić naszej ojczyzny, a wychodzi na nas, zostaliśmy sprowadzeni do aparatu ucisku i aparatu promocyjnego. Organizowały się festyny szczepionkowe, na których żołnierze
są pokazywani za przykład, bo zostali w 85% wyszczepieni, wypreparatowani do szczepienia. To nie przyszło w naturalny sposób. Te 85% zostało uzyskane poprzez niesamowitą presję, mobbing, naciski. Ludzie byli niszczeni psychicznie, mamy na to mnóstwo dowodów, zbieramy swój materiał dowodowy, podejmujemy kroki prawne, jak się okazuje, skuteczne, ponieważ no, tutaj jest przykład dowódcy, który sobie wymyślił, że nie będzie wpuszczał niezaszczepionych żołnierzy na jednostkę wojskową. Złożyliśmy na niego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i wiemy, że już te osoby wchodzą, także presja ma sens. Natomiast najważniejszym naszym celem jest właśnie szerzenie świadomości, bo to od służb mundurowych będzie zależało, jaki będzie obraz po resecie, bo system, w którym żyjemy, jest przeznaczony do upadku i można znaleźć na to mnóstwo informacji, a nawet nie trzeba szukać, wystarczy zobaczyć, co się dzieje. Jesteśmy w tym momencie jesteśmy poddawani wielu kryzys rozwija się na wielu płaszczyznach. Jest to kryzys zdrowotny, ekonomiczny, społeczny. To wszystko nabiera tempa i być może wydaje się to dosyć przerażające, natomiast jest to olbrzymia szansa i z racji tego, że współpracujemy z różnymi środowiskami, widać, że właśnie ta szeroka świadomość kolektywna w naszym społeczeństwie polskim niesamowicie się rozwija. Ja o tym powiem na konferencji na koniec, którą zatytułowałem Oczekuj nowej ziemi, bądź gotowy na nowy porządek świata. I powiem, jak powinniśmy się do tego przygotować. Natomiast tutaj jeszcze wracając do naszego stowarzyszenia, teraz głównym naszym polem działania jest zapobieganie usuwaniu naprawdę wspaniałych specjalistów, żołnierzy zaprawionych w bojach, którym na ten moment kończą się kontrakty i jedyną ich ujmą w oczach dowódców jest to, że postanowili nie przyjąć wiadomego preparatu. Ci ludzie bez żadnego powodu są usuwani. Dlatego jeżeli słuchają nas żołnierze, którzy w tym momencie, którym w najbliższym czasie będzie się kończył kontrakt, prosimy o kontakt i prosimy o nie czekanie do ostatniej chwili, tylko pisanie wniosków o przedłużenie kontraktu już pół roku przed jego wygaśnięciem. To jest bardzo ważne, bo jesteśmy w stanie wam pomóc, ale potrzebujemy na to czasu. Jeżeli za późno się obudzicie, to tendencja jest taka, że ewidentnie widać, że jest przykaz usunięcia wszystkich żołnierzy, którzy nie przyjęli tego preparatu i do tego dąży sytuacja w Wojsku Polskim, mimo że za granicą kontroluje się praktycznie na każdym polu. Więc jest to świadoma dywersja. Ktoś niszczy armię i trzeba to mówić wprost, my się tego nie boimy i mamy na to mnóstwo dowodów. Zbieramy ciągle swój materiał dowodowy, będziemy się starać to udowadniać. Natomiast najważniejsze jest właśnie to, żeby żołnierze mieli tego świadomość, bo przy ostatecznym, tu już nawet nie chodzi o to, że w pewnym momencie być może wojsko i policja zostanie wyprowadzona na ulicę. Chcielibyśmy bardzo do tego nie dopuścić, żeby w ogóle nie było takiej sytuacji i uważam, że jako Polska mamy szansę to zrobić, o czym opowiem na końcu. Natomiast już kończąc, dałem głos Aleksowi. A, jeszcze, jeżeli chodzi o policję w tym momencie, naszym głównym celem jest szerzenie świadomości, żeby zaprzestali mandatować ludzi za maski. Mamy opinię prawną na naszej stronie bronimymunduru.pl. Jasno, pani adwokat Anny Rykowskiej, policjanci, którzy to robią, będą pociągani do odpowiedzialności. Już kreuje się w Polsce linia orzecznictwa, która jasno wskazuje, sanepidy przegrywają z przedsiębiorcami. Kasjerzy, którzy nie obsługiwali ludzi bez maski, przegrywają w sądach. To samo czeka policjantów, to samo czeka dyrektorów szkół, którzy promują te preparaty w swoich szkołach. To jest oczywiście bardzo pozytywną rzeczą, że taka linia orzecznictwa się w Polsce kieruje, ale bardzo dużo osób robi to jeszcze ze względu tego, że nie jest tego świadoma i nie dociera do nich, co się jeszcze dzieje. Dlatego to jest nasz główny cel. Wyjść
rozszerzyć świadomość tych służb mundurowych, aby w godzinie ostatecznej, czyli wtedy, kiedy zostaną skierowani przeciwko obywatelom, wiedzieli, komu tak naprawdę służyć. I w zasadzie... no i jeszcze tworzymy środowisko wspierające. Słuchajcie, ci ludzie, którzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o wojsko, 85% wyszczepionych, ci ludzie, którzy się do tej pory nie poddali, to są najtwardsi, najbardziej wartościowi, z największym, najtwardszym kręgosłupem moralnym ludzie. Często już byli całkowicie zniszczeni psychicznie, więc tworzymy środowisko, gdzie ci ludzie mogą się spotkać, wymienić się między sobą energią, rozmawiać ze sobą i naprawdę to, jakie morale w stowarzyszeniu panują w porównaniu do morale, które obecnie są w armii, jest nieporównywalne. Dlatego jest to bardzo pozytywna sprawa. Ciemna siła, ciemna strona słabnie, jasna strona rośnie w siłę. Dlatego musimy kontynuować ten proces i tutaj powiem to na koniec, bo to w sumie jest już temat mojej prelekcji właściwej, a teraz oddam głos Aleksowi. Dzień dobry, jeszcze raz się przedstawiam, Aleksander Siergiej, w mundurze jestem już od 25 lat, więc chciałbym Państwu wyglądać, jak to wygląda z mojej perspektywy i w sumie też powiem, co było takim punktem, że się w końcu tutaj znalazłem. Zajmuję się kontaktami międzynarodowymi i rekrutacją nowych członków. Zacznijmy od tych kontaktów międzynarodowych, o co w tym wszystkim chodzi. Tak naprawdę w pewnym momencie zaczęły się po powstaniu stowarzyszenia, w pewnym momencie zgłosiły się do nas, można powiedzieć, służby mundurowe, które nie powstały w innych krajach, nie mieli takiej możliwości. Nie dogadywały się te służby między sobą, jak myśmy to zrobili, prosili o jakiś kontakt. My przede wszystkim mamy sporo na głowie. Chcemy sprzątać, jak to się mówi, swoje podwórko. Chcemy ratować naszych żołnierzy i to Polska jest naszym krajem i musieli się zająć przede wszystkim nami, naszymi żołnierzami, funkcjonariuszami. Niemniej jednak ten kontakt jest dla nas bardzo korzystny. Dlaczego? Ponieważ armie w całej Europie, oni już przeszli w większości przez co my przechodzimy. Na początku mówili nam rzeczy, które były dla nas niewyobrażalne, czyli że z dnia na dzień nie są wpuszczani do pracy, że stwarzają się warunki do pracy w domu. I tu mógłbym przedstawić taką historię, która pokazała mi, że to ważne jest kontaktować się z tymi ludźmi. Wyobraźcie sobie Państwo żołnierza niemieckiego. To jest facet też tak samo podobny stopień jak ja tutaj w Polsce. Też 25 lat w tym duże, w pierwszych misjach. Snajper, znaczy strzelec wyborowy. Całe swoje życie podporządkował, swoje rodziny podporządkował to, co najbardziej kocha i nagle z dnia na dzień wprowadzono im inaczej, mieli związki zawodowe wiedziały, co się święci i oni ślepo w nie wierzyli. Niestety, tak jak i w innych krajach, tak jak w Niemczech, te związki zawodowe w Polsce podpisały to, co miało podpisać. Wprowadzono im ten preparat jako obowiązkowy. I obudzili się tak naprawdę w innej rzeczywistości. Żołnierz się przyszedł do pracy, przed bramą pójdzie sobie po prostu pójść, dzisiaj nie pracuje. I po kilku, bodajże chyba dwóch tygodniach, ile dobrze pamiętam, dostał informację, że jego miejsce pracy jest w domu. I będzie wykonywał coś, ale taką pracę jak u nas wykonują wojskowe komendy uzupełnione. Co jest ciekawsze, on najważniejszy cieszy się, że ma pracę, ale z drugiej strony nie może przewolić tego, że nowych żołnierzy, którzy chcą tam się zatrudnić, po certyfikaty covidowe, tego nie może najbardziej przeżyć. Na razie ma pracę. Obecna tak naprawdę wiadomość przedwczoraj jest taka, że tych żołnierzy powoli się zaczyna zwalniać. On już przestanie być potrzebny, nieważne ile z nich pompowanych pieniążków. To już przestają być potrzebni. I to
to oczywiście już tam. Myśmy wtedy nie wierzyli, że to może być u nas. Ale to wszystko jest krok po kroku, po prostu my jako służby mundurowe idziemy dokładnie w tym samym kierunku. Odnośnie rekrutacji nowych członków. Przeprowadziłem wiele tych rozmów. To nie jest tak, że każdy może sobie tak po prostu wysłać to na zgłoszenie i jest przyjęty. To nie jest tak. My musimy to sobie zweryfikować, to są rozmowy. Czasami weryfikacja takiego członka trwa 10 minut, a czasami trwa godzinę czasu, więc różnie z tym bywa. I właśnie te rozmowy spowodowały, że tutaj jestem. Ci ludzie, z którymi ja rozmawiam, jest to wojsko, policja, straż graniczna, co tam, no tak naprawdę reprezentujemy wszystkich, straż pożarną, wszystkich, łącznie ze Strażą Ochrony Kolei. Ci ludzie opowiadają nam MIF, czyli moim kolegom, nie jestem jedynym weryfikatorem w stowarzyszeniu, oni opowiadają nam różne rzeczy. Przełożeni nie zdają sobie sprawy, że ich decyzje, ich polecenia mają wpływ nie tylko na tych żołnierzy, na tych policjantów, funkcjonariuszy, ale także na ich rodziny. Ten temat później jeszcze będzie, że tak powiem, poruszony tutaj przez koleżankę. No i tak, proszę Państwa, tam się mają robić głównie tragedie rodzinne, myśli samobójcze, różne rzeczy. To jest niszczenie całego dorobku służbowego, nieraz tak jak właśnie człowiek na to pracuje. Mamy wiele takich przykładów, jak ten żołnierz, który powiedziałem, jak ten żołnierz z armii niemieckiej. Wiedzą Państwo, opowiem w sumie tak zahaczę o kilka historii. W sumie no, czas mam ograniczony, no, ale trzeba Państwu pokazać mniej więcej, jak to wygląda, z czym musimy się w naszej pracy zderzać, z czym walczyć i to potem przynosimy do domu. Na przykład policjanci. Są policjanci w Polsce, którzy no, mają załóżmy jakieś przeciwwskazania do noszenia maski. Zdarzają się takie rzeczy wszędzie. I oni nie noszą swoich masek, nie noszą tych masek w pracy. Niemniej jednak to nie jest mile widziane przez przełożonych. Bywają takie historie, że policjantka w pracy chodzą bez maski, jest to jakoś akceptowalne. Jest to, no wiadomo, trzeba, ma na to odpowiednie zaświadczenie. Ale co się dzieje potem? Wyobraźcie sobie Państwo, że taki policjant czy policjantka idzie sobie do sklepu, a tam już, że tak powiem, jej komendant wysyła za nią kolegów z pracy, którzy wlepiają jej mandaty, chociaż wiedzą, że ona nie ma, że ona ma zwolnienie. To jest masakra. Albo niektórzy stawiają się no i są w takiej po prostu rozpaczy, że są na zwolnieniach lekarskich. No i nie obserwują, są obserwowane ich domy. Czy oni czasami nie wychodzą, żeby tylko podjąć jakąś interwencję i im dopiero dzielić, jak to się mówi. Także widzą Państwo, co tu się dzieje. Najgorsze jest to, że ci koledzy z pracy na to się zgadzają. No to już jest po prostu skandal. Nie zdarzyło mi się nigdy coś takiego, ale no, takie historie są nam znane. Straż kolei, niby nic. Ale jak tak się Państwo zastanowicie i może po tym, co powiem, zaczniecie się rozglądać, to jest straż kolejna, nigdzie nie jest widoczna. Ale tak naprawdę gdzieś sobie chłopaki chodzą po peronach i jest fajnie, świetnie, bo pod różnymi przemkniemy przez te stacje, a tam wpadną do nas, damy nam 20 zł, przyjmie się go dla świętego spokoju, to 20 zł może zapłacić. Tylko, że widzą Państwo, dostałem dokument do ręki, który posterunki niektóre na straży kolei wręcz ci panowie są instruowani, jak oni mają obejść różne przepisy, tam są pytania, czy tam stwierdzenia ludzi, jak, że to jest na przykład niekonstytucyjne i tak dalej, i tak dalej. Jak oni mają te opinie i w ogóle te wszystkie słowa ludzi obchodzić, żeby tylko im dopierdzielić. Ale
nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ci panowie są już też wielokrotnie, niejednokrotnie wyposażeni w kamerki i potem jest to, poczuli władzę i jest to potem sobie odtwarzane, śmiany się z ludźmi. Zobacz, tutaj uciekała, ten uciekał, to zrobił mandatu, zobacz, jak się tu się głupio śmieje. I to sobie, nie wiem, czy ci ludzie nie mają poukładane w głowie, nagle wszyscy na tej akurat, jeśli chodzi o tą akurat Straż Kolei, wszyscy mówili jednym głosem, a teraz sobie zawody robią, bo się dusili, nie wiem, czy im po prostu preparat mózgi odebrał, czy jak to wygląda, a koledzy, którzy nie chcą tego robić, są prawie za wariatów. Wojsko. No to jest bardzo mi bliski temat i ta kreatywność to już w ogóle przebija. Żołnierze, którzy bronią się, nie chcą, ale nie mogą zapomnieć tam medale, awanse, kursy, a oficjalnie przecież mówi się, że to nie ma żadnego znaczenia, że nasza decyzja o tym nie ma wpływu na naszą karierę wojskową. No, powiem wprost, nic zawodu fotomontaż. Są jednostki, do których żołnierz jak idzie na kurs, to już się dowiaduje, tak naprawdę pyta się, co ma zrobić, bo on na pewno nie zostanie nam wpuszczony. Tu są różne historie. To są żołnierze, którzy mają myśli samobójcze, to są historie o nieprzedłużaniu kontraktów, to wszystko są karty przetargowe. To są straszne rzeczy, które dotykają nas wszystkich. Właśnie tak ważne jest właśnie, żeby ci ludzie obudzili się, bo ja tak zwrócę się troszeczkę do żołnierzy, w ogóle do funkcjonariuszy, do wszystkich służb mundurowych, które reprezentujemy. Obudźcie się koledzy, koleżanki, ponieważ w pewnym momencie będziecie musieli wybrać. Idzie sobie stanąć teraz po prostu gdzieś po środku a może to przejdzie. Tak naprawdę jest wielu dzwoni, to bardzo fajnie, że ci ludzie dzwonią, że dzwonią do nas ci, którzy są po pierwszej, po drugiej przyjętej dawce, że oni widzą, co się dzieje. Ten problem jest cały czas poruszany. Wszędzie, czy to w policji, w wojsku, w każdych służbach mundurowych. Zwracają się do nas. Czy my będziemy w tym samym worku, co ci, którzy są przed pierwszą dawką w ogóle, którzy się bronili. No i tak dokładnie będzie. Ja się zastanawiam tylko, gdzie jest granica tych ludzi tak naprawdę. Czy to jest piąta, mówiono nam żołnierzom, że to będzie jedna dawka, góra dwie i to jest pełne wyszczepienie. Teraz jest przypominająca, potem jest booster, potem będzie booster boostera, a potem nie wiem, co jeszcze będzie i tego będzie mnóstwo. Noby, które gdzieś tam są zgłaszane, to w ogóle nie są przyjmowane przez służby. Więc my wiemy, że tak jest. Historia naszego jednego z naszych kolegów, który wiadomo, zawody, medalista, biegacz, ładnie, pięknie, całe jego życie. No nie chciał tego stracić, zaszczepił się, tak? Wielu się tak zaszczepiło, bo nie chciało tego stracić, bo robią takie czy inne rzeczy. Jeden biega i jeździ na zawody, inny skacze, ma uprawnienia, kocha to, co robi. Po prostu idą, szczepią się i nagle coś się dzieje. To jest wszystko zamykane pod dywan. Przecież mamy mnóstwo, że tak powiem, dokumentów czy sprawozdań z takich sytuacji. I oni idą, nagle zauważają, że coś jest z nimi nie tak. Przypadek jednego kolegi zapalenie mięśnia sercowego zostaje po jakimś tam krótkim czasie zostaje wysłany na komisję lekarską orzeka. No nie może dalej pełnić swojej służby. Wraca, no i co się dzieje? Nie ma uprawnień, nie ma 15 lat. Co się mu mówi? No ale mam podpisane swoją własną odpowiedzialność. Nikt nie bierze za niego odpowiedzialności. Ja chciałbym się tu zwrócić w ogóle do wszystkich, że
pamiętajcie, że to wszystko, te wszystkie informacje, to jest wszystko na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Teraz w dobie internetu, to jest po prostu wystarczą się do internetu, wpisać jakiekolwiek hasło o tym temacie, 10 minut macie to wszystko przed sobą, a tego już nie robi. Tu się rozchodzi po prostu o to, żeby budzić tą świadomość, bo my uważamy, patrząc na te inne służby mundurowe, z którymi mamy kontakt w innych krajach, oni się mówi wprost, że oni będą w pewnym momencie wyjdą przeciwko ludziom. Ja wiem tyle sytuacji, jak rozmawiam z tymi ludźmi, pytam się, czy jesteś w stanie wyjść przeciwko ludziom. Nie jesteś w stanie wyjść. Właśnie o to nie, każdy deklaruje, że nie wyjdzie. Ci żołnierze, którzy w ogóle, funkcjonariusze, którzy zastanawiają się jeszcze, a może to minie, obudźmy się wszyscy. Obudźmy się, bo w pewnym momencie możemy stanąć naprzeciwko matek, ojców, kuzynek, ciotek i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma miejsca na czekanie. Wysłaliśmy pisma. Do MON-u wysłaliśmy, do MSWiA. I tutaj do wszystkich przełożonych od kaprala poprzez dowódcę drużyny, dowódcę plutonu, dowódcę jednostki, wszystkich, którzy mają dowódca, którzy mają podległych ludzi pod sobą. Wejdźcie na naszą stronę. Strona bardzo łatwa do zapamiętania. Tam są filmiki, tutaj w górę nasz prezes. Wejdźcie tam i po prostu zacznijcie po kolei oglądać. Tam się dowiecie, jakie pisma nasze dowództwo, jaką odpowiedź nam przysłało na nasze pismo. To wszystko jest wrzucone na dowódców jednostek wojskowych. Wszystko. To są wszystko rozkazy na gębę i one schodzą na dół. I teraz my nie jesteśmy przeciwko dowódcom, w ogóle dowódców jednostek wojskowych. Ja chciałbym w ogóle, żeby... A myślę, że to jest kwestia czasu, bo jest tyle świadomych dowódców jednostek. Ja nie mówię, że to się dzieje wszędzie. Nie można wszystkich wrzucić tego worka. Nie można. Ja też nie byłem świadomy, co się dzieje. 25 lat w mundurze nigdy bym sobie nie wyobrażał, że takie rzeczy usłyszę od ludzi. Że to mnie wbije w fotel. Ja w pewnym momencie musiałem sobie zrobić 2-3 dni przerwy. Bo oni mi takie rzeczy opowiadają. Czasami odbierał do mnie telefon i mnie traktuje jakby wybawienie jakieś do niego samo osobiście zadzwoniło. To jest niesamowite dosłownie. No, ja nie chciałbym poruszać dokładnie, bo to są jednak sprawy tych ludzi, ale radziłbym tylko wszystkim tym funkcjonariuszom, żołnierzom, wszystkim mundurowym, zacznijcie rozmawiać między sobą. Czasami jest 10, 12, 15 w danej instytucji, komendzie, jednostce wojskowej ludzi, a wy się boicie, my boimy się rozmawiać o tym między sobą, bo ktoś usłyszy. Teraz nam się nie przedłuża kontraktów, nam się zabrania skargi, nam się odbiera uprawnienia. A nasze instytucje dowodzące nami mówią nam, że takie coś nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Przykre jest to. Ja wiem, ile ludzi odejdzie. Głosy w Sejmie, żeby komisja sejmowa. No z nadzieją patrzałem, co ci panowie mówią, ponieważ oni już chcą się przypatrywać, już chcą powoływać komisje, które będą rozmawiały czy obserwowały ilość ludzi, którzy odchodzą do cywila, ilość specjalistów. To są ciężkie pieniądze. To nieważne, czy ktoś jest szeregowym, czy majorem. Wystarczy powiedzieć nie. Czy jest żołnierzem, czy wielokrotnie jest żołnierzem, czy funkcjonariuszem drugiej kategorii.
Przypomniał mi się jeszcze pierwszy przypadek, od którego się zaczęło, mi się wierzyć nie chciało. Policjanta. Policjant ten, ja sobie nawet gdzieś tutaj zapisałem, że wczoraj się bohater i dzisiaj się nędzasz. Tak sobie tutaj zapisałem. Dlaczego? To jest facet, który wielokrotnie wyróżniany. Uratował życie raz osoby dorosłej, raz dziecku. Wzór nad wzory. Bodajże chyba w stopniu starszego sierżanta, znany lokalnie, doceniany przez doceniany na szczeblu państwowym, można powiedzieć. Wzór. Przez wiele lat facet niesamowity. Można w gazetach, czy podczas weryfikacji znalazłem wiele artykułów na jego temat. Normalnie bohater dzisiejszych czasów. I nagle ten policjant dostaje deklarację do ręki i mówi, że on nie chce tego. Tak? To nie jest dla niego. To on, no nie, po prostu mówi nie. I nagle staje się niepotrzebny. Nagle staje się karany. Nagle ma, tak jak była długa lista jego wyróżnień, tak teraz jest długa lista jego kar. I tak jest wszelkie, tak naprawdę. Policjanci, którzy siedzą gdzieś tam, powiedzmy, za biurkiem, a się nie godzą, lądują na ulicy. Lądują na ulicy i usłyszą się i mają limity, ile mają wystawić mandatów. A jak nie wystawią, to nie będą raporty pisać. Dlaczego? Już są pouczenia, że koniec z karaniem, koniec z pouczaniem. Koniec z pouczaniem. To się skończyło. Mało tego, ci, którzy nie wyrównają swoich limitów, mają niezapowiedzianą kontrolę. Ci ludzie, drodzy Państwo, oni idą do takiej galerii na 6 godzin. 6, 8. Mają zrobić tyle i tyle mandatów. A komendant, albo zastępca, albo jakiś, za przeproszeniem, pan posłany, żeby ich kontrolował i pokazuje palcem, bo policjant może nie widzieć, więc on mi pokazuje palcem. Takiej historii mamy mnóstwo. Mnóstwo. Ja wróciłbym do dowódców różnego szczebla. Czy wy sobie zdajecie sprawę, że to wy podejmujecie odpowiedzialność za swoje decyzje, za zmuszanie ludzi, za zmuszanie funkcjonariuszy, żołnierzy do tego, żeby się zaszczepili. Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego? Ja mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy zmuszają kogokolwiek w taki czy inny sposób, że poniosą za to odpowiedzialność. Zresztą dzisiaj zastanawiam się, jak to się odnosi do naszej przysięgi, czy do ślubowania funkcjonariusza. Gdzie tutaj jest ta, gdzie jest ten honor, gdzie ostatnia straż konstytucji, przecież to jest łamane na każdym kroku. Strzec honoru żołnierza polskiego. Honoru żołnierza polskiego. A nawet się mówi płaskoziemcy, tak, antyszczepionkowcy. Niedawno była konferencja pana profesora Andrzeja Zapałskiego, właśnie tam w asystencie pana posła Grzegorza Brauna przed jednostką. Nie wiem, jak to widzieli, jeżeli ktoś nie widział, zapraszam na naszą stronę, tam chyba też był link podany. Zresztą bardzo łatwo wyszukać. Spójrzcie sobie, co dowódca jednostki robi ze swoimi żołnierzami, co potrafi. Jak się do nich zwraca, jak można w taki sposób traktować ludzi. Jak można do swoich żołnierzy, z których wysyła się na misję, którzy biorą po 10 szczepionek, wyzywać, używać takich, a nie innych słów. Mówić do nich antyszczepionkarze, albo po prostu wyrzucać ich na bruk. Jak można coś takiego robić? Gdzie jest godność? Gdzie to są słowa przysięgi? Ja nie rozumiem, jak tak można robić. Nie wyobrażam sobie, pamiętam, że mówi się o nas, nie jesteśmy godni noszenia munduru. My? No przecież nasze władze, nasze dowództwo mówią nam, że to jest nasz wybór, nasz indywidualny i nie, nic, to
zadecydujemy i okej, wszystko jest w porządku. Nie jak to się mają do prawdy. Wiecie Państwo, chciałbym zaapelować do tych wszystkich żołnierzy, którzy myślą, że cały czas można być pośrodku i nic nie robić. Bezczynność jest najgorsza. Prędzej czy później będziecie musieli wygrać. Bezczynność jest najgorsza. Dlaczego warto? Ano warto dlatego, bo ci, którzy myślą, że są sami, przekonają się, że tak nie jest. Tutaj prezes wspomniał o atmosferze, która jest w naszym stowarzyszeniu. To daje takiego kopa, takiej energii i przede wszystkim stajemy się świadomi. To nie jest tylko pomoc prawna dla tych żołnierzy, to jest pomoc prawna dla ich rodzin, najbliższych członków rodziny. Matka, ojciec, dzieci, to wszystko jest sprawa stowarzyszenia. Nie trzeba być mundurowym, żeby mieć opiekę. Wystarczy, że jest się członkiem rodziny, osoby mundurowej i też się taką opiekę od nas uzyskuje. Co jest ciekawe, wielokrotnie ja odbieram telefony, gdzie dzwoni matka, czy ktoś, członek takiego żołnierza i się dopytuje. Bo on nie chce, bo on się boi, bo w jednostce nie zjedzą. I to jest cudowne, wiecie Państwo, kiedy można pomóc jakiemuś żołnierzowi, gdzieś tam jakaś mama dzwoni, my interweniujemy, facet dostaje pomoc psychologiczną, staje gdzieś na nogi, a wtedy taka matka pisze albo dzwoni, już przekazywałem, rozpamiętacie? Pierwszą wiadomość dzwoniłem, że kontaktowała się mama takiego i takiego pana i ona się za nas modli i będzie się za nas modlić za to, co robimy, za to, że pomagamy. Za to, że jej syn stanie na nogi. A facet nie wie już, że nie będzie przedłużał swojego kontraktu. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Ludzie odchodzą i będą odchodzić. Ja po 25 latach nie zgadzam się na coś takiego. Idę od szeregowej, jestem przeszedłem służbę zasadniczą, no, terminową, stopień do stopnia i myślałem, że jeszcze, że tak będzie do końca. Że zawsze będę z godnością, dalej noszę z godnością, ale nigdy nie wiedziałem, że będę traktowany w taki sposób. Ja czy w ogóle żołnierze. I zawsze jeden z moich przełożonych mówi, młody, ty sobie zdawaj, co ty tutaj nosisz. Mówi, zawsze mówi, że o, biały, wolność, czerwony, krew w potrzebie. A teraz wyznacznikiem przydatności żołnierza jest odpowiedni kolor strzykawki w naszym systemie. Teraz żołnierz, który się po prostu poddaje, nie dyskutuje, jest najlepszym żołnierzem. A ten, który wielokrotnie ryzykował życie dla swoich kolegów, a mnie taki kolor strzykawki, jest nikim. Jest niegodnym noszenia munduru. To jest po prostu skandal. Prosiłbym nawet rodziny, które mają tych mundurowych, rozmawiajcie o tym. Do naszego stowarzyszenia. Chociaż wejdźcie na stronę i przeczytajcie statut, co my mamy, co sobą reprezentujemy. Wystarczy wejść na stronę bronimymundur.pl, przeczytać, co tam jest napisane, obejrzeć, co jest do obejrzenia. Warto. To od nas się zacznie. To my będziemy tymi, którzy być może będą wyciągnięci przeciwko ludziom. A już dochodzi do takich absurdów, że w niektórych armiach żołnierz, który mówi nie, na 2 tygodnie idzie do pod klucz. Ale kolega go pilnuje. Ja bardzo łatwo by się można przekonać, co żołnierze o tym myślą. Ja proponuję wszystkim dowódcom jednostek, którzy tak, jednostek, komisariatów, wszystkim dowódcom, którzy
decydują o tym, którzy wykazują się tak ogromną kreatywnością, jak podwyższyć sobie słupki i mieć jak największe wskaźniki wyszczepialności. Proponuję, jeśli macie jaja oczywiście, dowódcy, proponuję, no tak kochacie wszystkie ankiety, a wypuśćcie ankietę taką anonimową. Co myślisz o mierze obecnej sytuacji w jednostce albo komisariacie? Jestem ciekawy, co wiecie. A wy, koledzy, koleżanki w mundurach, przestańcie bać się mówić. Powiedzcie swoim przełożonym, że wy też jesteście ludźmi przede wszystkim. Koniec z tym, żeby... My jesteśmy nauczeni świątek, piątek, niedziela, albo jednak pora dnia i nocy słyszymy rozkaz, polecenie, mówimy tak jest i naprzód. Wiadomo jest to, że żołnierz polski to bez wsparcia na wypowadzie. I to jest teraz wykorzystywane przeciwko nam. Tak jest i naprzód. W końcu zacznijcie o tym rozmawiać. Bo to się nie skończy dobrze. I staniemy naprzeciwko swoim siostrom, braciom i tak dalej. Już tutaj w sumie mógłbym zakończyć, już nie będę przytaczał dalszych tutaj przypadków. Jeszcze raz przypominam, bronimymunduru.pl i też pięknie walczy w obronie munduru pan profesor Andrzej Zapałowski. Można też się do niego zgłosić. Mam nadzieję, że wszyscy się obudzimy. To tyle. Dziękuję. Można będzie tam zapoznać się szerzej z działalnością naszej grupy. Są dostępne urodki, lewki, przytniki. Znajdziecie również materiały Stowarzyszenia Obrony Munduru dla przyszłych pokoleń wraz ze statutem, który można się od razu zapoznać tutaj na miejscu. Rozpiskę z przebiegiem konferencji. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na urodki informujące o zmianach konstytucji, które mogą zostać już zapoczątkowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu 26 stycznia. Zapraszam na przerwę i nie zapomnijcie odwiedzić stolika. Kolejną część konferencji zaczynamy o 14.15. Dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim, że byliście z nami. Powinnam się dopytać, czy jest ktoś, kto jedzie do Krakowa? Nie, do Łodzi, sorry. Dobra, jest osoba, która jedzie do Krakowa. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, dziękuję wam, że byliście tutaj, że słuchaliście tej konferencji. Słuchałam również, czytałam wasz czat. I zaraz sprawdzę, czy ta jakość jest wystarczająca, jak odtworzę ten materiał. Jeśli nie, to następne materiały nagram i później umieszczę je na kanale. Dziękuję wam za każde wsparcie, jakie mi dajecie na działania konkretnego kanału. I nasza, a ja się tutaj wcisnęła, Czesianiu. Pozdrawiam wszystkich widzów kanału Ani. Dziękuję, a ja pozdrawiam twoich widzów i kanału Niezależnej Telewizji. Oj tak! Dobrze, do usłyszenia po przerwie.